Cześć, siema, witam Was. Tu Szalony Kolekcjoner. Mamy piękny środowy poranek. Jako, że niestety na dworze jest jeszcze szarawo, musimy się posiłkować moją ulubioną lampką. Mam nadzieję, że nam pomoże w tym, aby film był bardziej dokładny. Dzisiaj na rozkładówkę bierzemy mega zestaw startowy T-Mobile Ekstraklasa 2013-2014. Karty te są w obiegu mniej więcej od 2 miesięcy. Wszyscy, którzy zbierali, którzy chcieli zebrać, zebrali już komplet. Natomiast no, w wielu komentarzach do różnych pod różnymi filmami prosicie mnie o to, abym wrócił do tej kolekcji, abym coś otworzył. Więc tak jak mówiłem, otwieramy mega zestaw startowy. Wewnątrz mamy klaser, 5 saszetek z kartami, 2 karty z limitowanej edycji i plakat ze wszystkimi kartami. Zobaczmy, co nam się trafi tym razem w unboxingu. Wszystko jest wyciągnięte. A więc tak, mamy 5 klasycznych saszetek z tegorocznej edycji. Między nimi zawieruszyła się na razie jedna. Zobaczymy, czy jest druga. Tak, jest druga karta z limitowanej edycji. To jest Deleu z Lechii Gdańsk i Rafał Murawski z Lecha Poznań. Fajne karteczki. Mam nadzieję, że macie już je w swojej kolekcji. Jeżeli nie, polecam, kupcie mega zestaw startowy. Tam najłatwiej je trafić. Mamy też świetny plakat z wszystkimi piłkarzami. Mamy klasyczny album, w którym można zbierać naklejki. No i mamy, tak jak mówiłem, saszetki. Mamy 5 saszetek, zobaczmy. Może uda nam się trafić jakiegoś top mistrza lub godło. Help. Oczywiście z tym mistrzem przesadziłem bardziej, to znaczy bardziej. Chodziło mi o kluczowego zawodnika. Stąd też moja zwierzka na siłę. Także kluczowy zawodnik, top mistrz lub godło. Co mamy? Mamy tutaj ulubieńca fanów Macieja Korzyma z Korony Kielce. Tak wygląda ta karta. Mam go. W zasadzie to chyba mam już cały komplet. Musiałbym to kiedyś poskładać. Dobry zawodnik, solidny zawodnik. Na pewno zasługuje na miano ulubieńca fanów. Kolejny zawodnik z Korony Kielce. To jest Lenartowski. Łatka z Podbeskidzia, Mańka z Górnika, Ostrowski ze Śląska i Pietruszka z Pogoni Szczecin. Patrzę, nie trafiliśmy niestety żadnej wschodzącej gwiazdy dodatkowo. Kolejna saszetka, to już druga saszetka z tego unboxingu. I mamy zawodnika z Legii Warszawa. Zobaczymy, może pokażę Wam w najbliższym czasie cały mój komplet Legii. I mamy gwiazdę zawodnika Zawiszy Bydgoszcz. I kolejną gwiazdę z Piasta Gliwice. Oj, szalony. Czekajcie, przestawię sobie troszeczkę kamerkę. Zobaczmy, co jest dalej. To już trzecia saszetka. Na razie nie trafiliśmy nic super potrzebnego. No i mamy pierwszy herb logo. To jest Wisła Kraków. Zobaczcie, jak pięknie się świeci. Świetnie pani mi zrobiła w tym roku te karty. Warto je zbierać. Jestem bardzo zadowolony. Kładziemy to gdzieś tutaj, powiedzmy. O, rozsypuje nam się wszystko. Mamy fajne karty dzisiaj. Tutaj zawodnicy podstawowi, na końcu Grodzicki ze Śląska, przedostatnia saszetka. Co tym razem nam się trafi? Na razie nic ciekawego, nic wartościowego. Mamy tutaj bramkarza Gliwę z Lubina. No, dwie gwiazdy, w zasadzie gwiazdę Bieniuka z Lechii i Stebleckiego z Krakowi, schodzącą gwiazdą. Kolejna saszetka, kolejne otwieranko. Co nam się tym razem trafi? Zobaczmy. Zobaczcie. Kolejny legionista.
Ślusarski z Lecha, Woźniak z Lublina, nie Lublina, jak to niektórzy próbowali mnie poprawiać. Mamy Rybickiego, Wschodzącą Gwiazdę i Gwiazdę Waldemara, Sobota Waldka, który jest jednym z bardziej rozkwytywanych zawodników na kartach. Wiem, rozmawiam z wami, koresponduję z różnymi kolekcjonerami. Wiem, że właśnie tak jest. Dobra, dziękuję za ten unboxing. Zapraszam na kolejne. Planuję w najbliższym czasie potwierać jeszcze trochę T-Mobile Ekstraklasę. Wrócimy do mega zestawów startowych z Champions League, z tego względu, że będziemy potrzebowali karty XXL. Mamy specjalne zamówienie od kolekcjonera z Anglii na te karty, także musimy otworzyć trochę pakietów, wysłać te karty i oczekiwać na to, co dostaniemy od niego w zamian. Zapraszam, za chwilkę zrobię kolejny unboxing jednej z gazet Just Get It, z tego względu, że wczoraj wysypali się z fajnymi kartami limitowanej edycji. Mam nadzieję, że wszyscy zdążyliście do kiosków, wszyscy kupiliście te gazety, bo było warto. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na kolejne. Pozdrawiam Was, szalony kolekcjoner. Cześć.